Wznawiam posiedzenie. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich. Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Nie przesadzajmy. Zamykam listę. Głos ma pan poseł Jan Szopiński, Lewica. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. Szanowny panie prezesie, dobrze, że pan jeszcze jest na sali. Panie prezesie, niech pan nie stchórzy, niech pan tym wszystkim, którzy dzisiaj powołali komisję hańby, polskiej hańby, powie i zwoła pierwsze posiedzenie jeszcze przed 1 października. Najlepiej od razu z panem Tuskiem w roli głównej, w roli bohatera. Panie prezesie, jestem przekonany, że 1 października Polska panu na to odpowie. Panie i panowie, dzisiaj powołaliśmy komisję. Komisję, która ma zbadać wpływy rosyjskie. PiS sprawuje władzę w Polsce nieprzerwanie od 8 lat. Ma do dyspozycji wszystkie służby, ma swojego prezydenta, większość sejmową i oto na 1,5 miesiąca przed wyborami na ostatnim posiedzeniu Sejmu tej kadencji powołujemy członków komisji Lex Tusk. Można sobie zadać pytanie, o co w tym wszystkim chodzi. Myślę, że odpowiedź znajdziemy w znanym przysłowiu: wystraszony złodziej zawsze najgłośniej krzyczy łapać złodzieja. Trzeba też jasno powiedzieć, ta komisja powstała w tej kadencji wyłącznie po to, żeby pan prezydent Andrzej Duda nie wyszedł na taką osobę, która podpisuje wszystko, co mu podsuwają. Panie prezydencie, niech pan najpierw czyta, a potem podpisuje. Kiedy komisja zacznie przesłuchania po wybraniu składu, będzie mogła żądać najbardziej tajnych materiałów od służb specjalnych. Ma też uprawnienia do zgłaszania swoich projektów na posiedzeniu rządu. Ta lista dzisiaj osób wybranych do tej komisji to lista hańby członków komisji Lex Tusk. I namawiam serdecznie prezesa Kaczyńskiego, panie prezesie, niech pan wyda polityczne polecenie, aby pierwsze posiedzenie odbyło się przed 1 października. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani poseł Joanna Senyszyn, Lewica Demokratyczna. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie poseł Dariusz Wieczorek został zobowiązany w trybie wyborczym do sprostowania nieprawdziwej informacji, którą rozpowszechnił w programie Radia Tok FM Wywiad Polityczny i przeproszenia mnie poprzez złożenie w trakcie lub przed jego emisją następującego oświadczenia. Niniejszym prostuję nieprawdziwą informację, jaką wygłosiłem publicznie 24 sierpnia 2023 roku wobec kandydatki na senatora Rzeczypospolitej Polskiej Joanny Senyszyn w programie Wywiad Polityczny w Radiu Tok FM, jakoby została ona wyrzucona z Polskiej Partii Socjalistycznej. Przepraszam kandydatkę na senatora RP Joannę Senyszyn za użycie tych słów, które mogły naruszyć jej dobra osobiste. Poseł Wieczorek, sekretarz Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, prowadził na antenie Radia Tok FM agitację wyborczą na rzecz kandydatów tzw. Paktu Senackiego i dyskredytował wszystkich innych kandydatów, zarzucając im działania na rzecz PiS. W odniesieniu do mnie powiedział: z tego co wiem, właśnie partia PPS wyrzuciła panią Senyszyn. Było to wierutne kłamstwo i insynuacja, że dopuściłam się jakiegoś czynu niegodnego, za który zostałam ukarana wyrzuceniem z partii. W rzeczywistości złożyłam rezygnację z członkostwa w PPS. Poseł Wieczorek chciał poniżyć mnie w oczach wyborców i zmniejszyć moje szanse na wygraną, a zwiększyć szanse popieranego przez siebie kandydata. Sąd podzielił moje zastrzeżenia do tak skandalicznej wypowiedzi i wydał postanowienie, o którym właśnie poinformowałam Wysoką Izbę oraz wyborców. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Pani poseł Iwona Kurowska, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pierwsza część mojego oświadczenia poświęcona jest Gminnej Orkiestrze Dętej w Borowiu, założonej z inicjatywy wójta Wiesława Gąski, która przeżywa w tym roku jubileusz 10-lecia. Na terenie gminy Borowie wiele osób gra na różnych instrumentach, wiele jest uzdolnionych, stąd pomysł na powołanie orkiestry. Wyposażenie orkiestry zakupiono za środki finansowe od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz własne gminy Borowie i na bieżąco jest uzupełniane staraniem władz gminy. Orkiestrę od początku prowadzi kapelmistrz pan Michał Szostak. Od 2013 roku Gminna Orkiestra Dęta uświetnia uroczystości patriotyczne i kościelne, jest obecna na wszystkich ważniejszych uroczystościach gminnych. Koncerty orkiestry zawsze ściągają wielu słuchaczy, a fanów ma orkiestra na terenie całego powiatu garwolińskiego. Z okazji jubileuszu jako poseł ziemi garwolińskiej z serca dziękuję za Państwa trud, poświęcony czas i talent, które poświęcacie orkiestrze i wzbogacacie przez to życie kulturalne gminy Borowie i całego powiatu. Druga część oświadczenia poświęcona jest OSP Wilkowej, tej prawdziwej, niefilmowej Wilkowej, którą założyli w 1920 roku mieszkańcy wsi. Pierwszy budynek remizy wybudowali w czynie społecznym w latach 1930-35. Pierwszy sprzęt strażacki stanowiła sikawka ręczna uruchamiana przez 4 osoby i beczkowóz konny 200-litrowy na kołach. Wyjazdy Ochotniczej Straży Pożarnej do pożarów odbywały się konno. Na dynamiczny rozwój OSP pracowali wszyscy druhowie i mieszkańcy pod wodzą kolejnych naczelników i prezesów. Panów Franciszka Winka, Tadeusza Paziewskiego, Jana Głaszczki, Jana Mianowskiego, Mieczysława Winka, Szymona Przybysza, Michała Szarka, Tadeusza Przybysza, Norberta Wolskiego, Andrzeja Szarka. Dzięki staraniom radnego Ryszarda Głaszczki i przychylności wójta Tomasza Łysiaka oraz zaangażowaniu mieszkańców w 2007 roku oddano do użytku nową remizę. Dziś OSP Wilkowyja jest doposażona w odpowiedni sprzęt, a druhowie odbywają szkolenia do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Uczestniczą też w zawodach sportowo-pożarniczych, uroczystościach państwowych oraz kościelnych. Obecny prezes to Andrzej Szarek, naczelnik Paweł Maśniak, skarbnik Piotr Winek, gospodarz Mariusz Głowacki, sekretarz Jerzy Gadomski. Jednostka w roku 2020 powinna obchodzić stulecie, jednak sytuacja pandemii przesunęła wybory. Jako poseł ziemi garwolińskiej serdecznie gratuluję samorządowi gminnemu na czele z wójtem Marcinem Kołodziejczykiem oraz wszystkim tworzącym tę jednostkę przez 100 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Adam Woźniak, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dzisiaj w Sejmie odbyło się ostatnie 81. posiedzenie Parlamentu. Przez 4 lata mijającej kadencji podjęliśmy jako posłowie rządu Zjednoczonej Prawicy wiele ustaw, które pozytywnie zmieniły życie Polaków. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Okręgu 18 Siedlecko-Ostrołęckiego za to, że mogłem, Szanowni Państwo, reprezentować Was w Parlamencie, za okazane 4 lata temu zaufanie. Szczególne słowa podziękowania kieruję do samorządowców, z którymi zrealizowaliśmy wiele inwestycji, nie tylko o randze krajowej, ale szczególnie tych lokalnych. Setki kilometrów wyremontowanych dróg, wodociągów, kanalizacji, odnowionych obiektów oświatowych czy sportowych. Ukłony za współpracę i zaproszenia na uroczystości, konstruktywne rozmowy dla kół gospodyń wiejskich, od ochotniczych straży pożarnych czy radnych i sołtysów. Na wiele z tych inwestycji mieszkańcy Polski lokalnej czekali latami. Dzięki środkom rządowym i współpracy z samorządowcami udało się zmienić nasze otoczenie, aby stało się lepszym do życia. Jeszcze wiele planów i zamierzeń przed nami, lecz trzeba docenić to, co udało się zrealizować. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Szymon Giżyński, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Parafraza wiersza Jana Brzechwy „Łopuch i kwiaty”. Przemówienie wyborcze Donalda Tuska do Polaków. Wszystkich zachwyca, że kwiaty rosną, że kwiaty pachną, że kwiaty kwitną. Czemu Polacy kwiatów nie wytną? Ja tylko wtedy jestem szczęśliwy, kiedy dokoła widzę pokrzywy. Ostry, łopiany i zielsko dzikie. Rzucam na kwiaty ekskomunikę. Stał Tusk w ogrodzie, zły i wyniosły. A kwiaty kwitły, a kwiaty rosły. Druga parafraza z dzieła Aleksandra Fredry. Od powietrza, ognia, wojny i do tego od człowieka, co się Niemcom nisko kłania, niech nas zawsze Bóg obrania. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani poseł Monika Falej, Lewica. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Moje ostatnie oświadczenie sejmowe w tej kadencji chciałabym poświęcić przyszłości. Dziękując za Państwa wybór i 4 lata kadencji, poddaję się Waszej ocenie. Zwracam się do Was, drogie Polki i Polacy. Rozliczajcie polityków za obietnice, za głosowania w trudnych sprawach, za to, czy walczyli o Wasze sprawy i czy Wasz los był im bliski. Nie ma lepszej okazji, realnej okazji do oceny. To są wybory. 15 października idźmy do wyborów. Wybierzmy przyszłość dla nas, dla naszych dzieci. I pamiętajmy, że każdy z Was i każda z Was jest bardzo ważna. Dla mnie jesteście najważniejsi. Dziękuję Wam. Bardzo dziękuję. Pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Panie wicepremierze do spraw bezpieczeństwa energetycznego Kaczyński, panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie pośle Kaczyński, niech pan nie ucieka z Warszawy. Przez 8 lat dowodził pan ze stolicy tą swoją, pożal się Boże, rewolucją, tym wstawaniem z kolan. To teraz niech pan zostanie i poczeka na ocenę, jaką mieszkańcy i mieszkanki panu wystawią. To tu zaczął pan niszczyć niezależne sądownictwo. To tu kazał pan pałkami i gazem rozpędzać protesty kobiet. To tutaj ogrodził pan płotami parlament, żeby bezkarnie łamać prawo. To tutaj nakazał pan swoim marionetkom z banku drukować pieniądze bez pokrycia, które doprowadziły do niespotykanej w innych krajach Unii inflacji i drożyzny. To stąd zaczęła się kampania wycinania drzew, Puszczy Białowieskiej, zatruwania rzek, zablokowania energii wiatrowej, nielegalnych wysypisk i palenia byle czym. To stąd dzień w dzień wypowiada pan słowa nienawiści, które głęboko podzieliły naród. Słowa, które ranią naszych sąsiadów i przyjaciół. To tutaj wreszcie pan wybudować najdroższe pana sercu 2 srebrne wieże. Ten projekt, jak i wszystkie inne pana obietnice obróciły się w pył. Tylko partyjna prokuratura chroni pana i pana klikę przed odpowiedzialnością za te lata łamania prawa i defraudację publicznych pieniędzy. 8 lat pan siedział w stolicy jak niedźwiedź w gawrze i sączył jad, a teraz, kiedy przyszedł czas rozliczeń, chce pan stąd po prostu czmychnąć? I gdzie się pan schowa? Czy może, tak jak w dniu ogłoszenia stanu wojennego, wskoczy pan pod kołdrę, żeby to jakoś przeczekać? Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Wojciechowska, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Polska kobieta jest silna i chce być niezależna. 28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret naczelnika państwa o ordynacji wyborczej i stało się równe, jednakowe prawa wyborcze dla wszystkich kobiet i mężczyzn. I był to wielki dzień dla polskich kobiet. Polki uzyskały prawa wyborcze jako jedne z pierwszych kobiet na świecie, przed Holenderkami, Amerykankami czy Angielkami. I po 100 latach od otrzymania praw wyborczych sytuacja polskich kobiet niewiele się zmieniła. Rząd PiS doprowadza do tego, że ponownie wracamy do okresów przedwojennych. Mamy przemoc wobec kobiet. Nadal kobiety cierpią podwójnie. Najpierw przez oprawcę, a potem przez utrzymujący się status quo, bo brak jest skutecznych mechanizmów izolacji sprawcy od ofiary. Policjanci często nie stoją po stronie ofiary, a nawet jeśli tak, to nie mają jak pomóc. Mamy XXI wiek, a w naszych szpitalach umierają kobiety w ciąży, bo chory system nie pozwala na ratowanie matki, ponieważ lekarze ratowali je zbyt późno lub w ogóle nie ratowali, bo dla lekarza najważniejszy powinien być płód. Lekarze działają pod dyktando partii PiS, ale niezgodnie z przysięgą Hipokratesa. Na mapie Polski są miejsca, gdzie ponad 90% kobiet nie dostaje znieczulenia porodowego, co jest torturą w świetle standardów Organizacji Opieki Okołoporodowej. Mamy jeszcze jedno z najbardziej restrykcyjnych praw antyaborcyjnych w Europie. W szkołach nie ma edukacji seksualnej, a podręczniki są sprzeczne z aktualną wiedzą. Kobiety nie mają prawa do antykoncepcji. Alimenty. Jest to nadal problem, bo około 96% niepłacących na dzieci to ojcowie. I samotni rodzice pozostają bez pomocy państwa nadal. Zatrudnienie. Kobiety nadal są dyskryminowane ze względu na wysokość ich zarobków i mają później niższe emerytury. Nadal cierpimy zawodowo z powodu przerwy w pracy na urodzenie dziecka, urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego. Jesteśmy karane za to, że rodzimy dzieci, między innymi niższymi pensjami i pomijaniem w awansach. Nie ma tanich mieszkań. Koalicja Obywatelska ma plan, żeby to naprawić. I tak, bezpłatne in vitro, bezpłatne badania i dobra opieka okołoporodowa, bezpieczna, legalna aborcja do 12 tygodnia, wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, pełnoprawne urlopy po narodzinach, żłobek w każdej gminie czy babciowe 1500 zł miesięcznie, kredyt 0% na mieszkanie i remont, 600 zł dopłaty na wynajem mieszkania i 10 milionów dla samorządów na remonty mieszkań komunalnych. Proszę, wszystkie kobiety, matki, żony, siostry, córki, w nas jest ogromna siła i wrażliwość i mądrość. Decydujmy same o sobie. Nie pozwólmy więcej upokarzać nas. Dziękuję dla bardzo. Dobra naszych rodzin i dzieci. Idźmy na wybory i je wygrajmy. Dziękuję. Pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie. Kończy się kadencja Sejmu, więc jest czas podsumowań. I jak tu podsumować ostatnie lata rządów PiS-u? Co im się udało? Udało im się doprowadzić do najwyższej inflacji i do ogromnej drożyzny. Udało im się zgotować piekło kobietom. Udało im się zadłużyć nasz kraj na niespotykaną skalę. Udało im się podzielić społeczeństwo poprzez pisowskie media publiczne za ogromne pieniądze, okłamywać Polki i Polaków każdego dnia. Udało im się upolitycznić Trybunał Konstytucyjny i prokuraturę. Udało im się uniknąć odpowiedzialności za afery. Ale już czas, żeby przestało im się udawać. 15 października możemy powiedzieć dość. Dość niszczenia Polski przez PiS i jego pomagierów. 15 października idźmy wszyscy na wybory i pokażmy czerwoną kartkę tym, którzy zawłaszczają każdą dziedzinę naszego życia. Pokażmy, że nie ma zgody obywateli na niszczenie demokracji w Polsce. 15 października tego roku to ważny dzień dla każdego Polaka, abyśmy w Polsce wszyscy czuli się jak w swojej ojczyźnie. W sposób szczególny chciałam w tym wystąpieniu podziękować panu marszałkowi Zgorzelskiemu, który dzisiaj prowadzi to posiedzenie. Zawsze możemy liczyć na świetną współpracę i nie półminutowe wystąpienia. Pozwólcie państwo na ostatnie życzenia z tej mównicy. Chciałabym dla pana marszałka ogromne brawa. Chciałabym jeszcze przekazać 2 jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu mojego działania najlepsze życzenia. 155. rocznicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcu oraz w 100. rocznicę założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszymie najlepsze życzenia dla druhów strażaków. Pomagacie, ratujecie, jesteście razem z obywatelami. Moje najlepsze życzenia i podziękowania za waszą pracę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję także za miłe słowa. Pani poseł Karolina Pawliczak, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Moje oświadczenie dedykuję pani minister zdrowia. W imieniu tysięcy Polaków i ich rodzin wnoszę o refundację leku Enhertu. Pani minister, mam nadzieję, że właściwie pani zareaguje na prośby, wnioski, petycje, apele i błagania tysięcy kobiet, które oczekują pomocy i wsparcia i, jak same mówią, pozwolenia na życie. W Polsce blisko 20 tysięcy kobiet rocznie słyszy diagnozę rak piersi. To matki, żony, córki, przyjaciółki. Nie ma kobiety, której te sprawy nie dotyczą. Jak zawsze bardzo ważna jest szybka diagnoza i dostęp do nowoczesnych leków. Ta fundamentalna sprawa dotyczy prowadzonej na szeroką skalę kampanii, której celem jest walka o refundację Enhertu, leku przedłużającego życie pacjentkom onkologicznym. W tle jak zawsze pieniądze. Ministerstwo Zdrowia i producent nie mogą porozumieć się co do ceny, a jego refundacja, mimo że obiecywano od wielu miesięcy, nadal nie została wdrożona w życie. Lekarze i eksperci wskazują go jako numer 1 do wpisania na listę refundacyjną. To dziś priorytet. Przedłużające się negocjacje z Ministerstwem Zdrowia stały się dramatem wielu chorych, bo koszt jednego podania koniecznego co 3 tygodnie to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Lek jest refundowany w wielu krajach, m.in. Austrii, Bułgarii, Niemczech, Grecji czy Norwegii. To szansa na przedłużenie życia. To życie. Z rozpaczy, desperacji, braku zgody na niesprawiedliwość zrodził się ruch oddolny tysięcy pacjentek i ich rodzin, amazonek i ludzi dobrej woli, pod którymi ja się podpisuję, wnioskując do minister zdrowia o natychmiastową reakcję. Macie usta pełne frazesów, kupujecie willę swoim, robicie drogie prezenty, nikomu niepotrzebne kampanie billboardowe, a gdy przychodzi moment, w którym trzeba powiedzieć sprawdzam, to faktycznie pomoc nie nadchodzi. To ludzie pozostawieni są sami sobie i nie mają gdzie szukać pomocy. Nasi pacjenci zasługują na leczenie zgodnie z najwyższymi europejskimi standardami. Gdzie pani minister jest dzisiaj? Dlaczego nie odpowiada pani na ten apel? To pani obowiązek, za to pani płacą, za służbę społeczeństwu. Wszak odpowiada pani za jeden z najważniejszych społecznie obszarów funkcjonowania kraju. Życie i zdrowie jest bezcenne. Dlaczego pani nie reaguje, mimo że sprawa utknęła w miejscu od wielu miesięcy, a los tysięcy chorych onkologicznie pacjentek jest w waszych ministerialnych rękach? Przejmie pani odpowiedzialność za śmierć kolejnych kobiet cierpiących na nowotwory? Jak nieustannie zapewniacie, stan finansów państwa jest stabilny, to dlaczego na najważniejsze potrzeby ciągle brakuje? Proszę się od tych kobiet nie odwracać. Proszę i żądam natychmiastowej reakcji Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie i pomoc tysiącom chorych pacjentek, dla których to szansa na życie. Pani minister, proszę działać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Mateusz Bochenek, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo, chciałbym zaapelować do rządzących, aby wycofali się ze skandalicznej decyzji dotyczącej nałożenia kar na pogotowia ratunkowe za to, że w systemie brakuje lekarzy. Znaczy jest to absolutnie decyzja skandaliczna, ponieważ będzie w konsekwencji skutkowała tym, że pogotowia nie będą mogły zakupić dodatkowych chociażby karetek właśnie pogotowia czy wyposażenia w sprzęt, które to środki znajdowały się dotychczas w budżetach. Dla przykładu miasto Sosnowiec, czy pogotowie sosnowieckie szerzej, będzie musiało każdego miesiąca oddawać mniej więcej 100 tysięcy złotych kar. Za to raz jeszcze podkreślę, że w systemie brakuje lekarzy, którzy stanowiliby część zespołu ratownictwa medycznego. Dlatego apeluję o to, aby z tej skandalicznej decyzji się wycofać, chyba że nagle pani minister zaproponuje konkretne rozwiązania, skąd tych lekarzy pozyskać, aby stanowili dodatkowe wsparcie dla zespołów. A przypomnę, że do 30 czerwca bieżącego roku te zespoły normalnie funkcjonowały bez lekarzy. Nagle, kiedy zakończył się stan epidemii, nastąpiły także zmiany w tym względzie i nagle pogotowia ratunkowe postanowiono ukarać właśnie takim dodatkowym podatkiem. Chciałbym także zaapelować zarówno do wojewody śląskiego, jak i do ministerstwa o to, aby w końcu rejonowe pogotowie ratunkowe w Sosnowcu otrzymało możliwość utworzenia kolejnego zespołu ratownictwa medycznego, między innymi dla miasta Sosnowca. Skandaliczne jest to, że w tak dużym mieście jak Sosnowiec funkcjonuje zaledwie 5 zespołów, które wyjeżdżają do ratowania ludzkiego życia i od wielu miesięcy apelujemy o to, aby wojewoda i minister zgodził się na zwiększenie tych zespołów. Niestety każdorazowo ta odpowiedź jest odmowna, dlatego bardzo proszę o to, aby w tych aspektach dokonano zmian i aby ministerstwo wycofało się z tej skandalicznej decyzji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Katarzyna Maria Piekarska, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku, Panie, Panowie. Cóż, dzisiaj jest ostatni dzień posiedzenia Sejmu i to jest dobry moment, aby podziękować wszystkim urzędnikom, wszystkim pracownikom Sejmu Rzeczypospolitej, bez których tak naprawdę nasza praca byłaby po prostu niemożliwa. Gorące brawa, tak, brawa dla Państwa. Bardzo serdecznie dziękuję sekretariatowi posiedzeń Sejmu. To są ludzie, to są osoby, które przygotowują no właśnie posiedzenia Sejmu. Paniom stenotypistkom, które sprawiają, że żadne słowo wypowiedziane przez posłanki i posłów nie ucieka. Wszechnicy sejmowej, pracownicy wszechnicy sejmowej zajmują się wycieczkami, które często zapraszamy i wkładają w to tyle serca, że te wycieczki stają się takim niezapomnianym przeżyciem. Dziękuję bardzo Straży Marszałkowskiej. Dzięki paniom i panom strażnikom marszałkowskim czujemy się niewątpliwie bezpieczni. Panom i paniom z komisji sejmowych, informatykom. Ja jako radca prawny jestem też pod olbrzymim naprawdę wrażeniem profesjonalizmu i olbrzymiej wiedzy legislatorów. Bez waszej pracy tak naprawdę no, żadna ustawa byłaby niemożliwa, żeby ją przyjąć. Także bardzo serdecznie dziękuję, ale także dziękuję wspaniałym ogrodnikom, bo mamy piękną zieleń na terenie Sejmu. Także dziękuję ogrodnikom, dziękuję także osobom, które dbają o czystość w Sejmie. Dziękuję także wspaniałej kuchni, która też nas ratuje często bardzo późno. Jesteście wspaniali. Bardzo jeszcze raz dziękuję i za waszą ciężką pracę. Ach, zapomniałam, słuchajcie, o jednym, o pracownikach Biura Międzynarodowego. My dużo wyjeżdżamy, przyjeżdżają delegacje i naprawdę zawsze jesteśmy dzięki pracy tych osób świetnie przygotowani, świetnie, jak to się mówi, zbriefowani. Za to wszystko bardzo, kochani, dziękuję i olbrzymie dla was brawa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Waldemar Andzel, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, oświadczenie dzisiejsze mam dotyczące referendum i zapory na granicy polsko-białoruskiej. W tym tygodniu obchodzimy kolejną rocznicę cyrkowych popisów na polsko-białoruskiej granicy dokonanych przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Poza leżeniem Straży Granicznej, wyzywaniem żołnierzy, nawoływaniem, by wpuszczać wszystkich jak leci, nasi oponenci biegali siatkami i urządzali skoki przez płot. Dzisiaj te same osoby chcą rozebrać mur. Nie pozwolimy im na to, dlatego podczas referendum 15 października głosujemy 4 razy nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł Krzysztof Głuchowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Przepraszam bardzo, proszę umożliwić wystąpienie panu posłowi. Dzień 1 września, rocznica wybuchu II wojny światowej, kieruje nasze myśli ku wojennym zagrożeniom czającym się za wschodnią granicą i jednocześnie ku nadziei związanej z najmłodszym pokoleniem rozpoczynającym tego dnia rok szkolny. Te dwa rodzaje emocji łączy przekonanie, że zachowanie niepodległości Polski i jej rozwój zapewnić może mądrość naszych pokoleń, dzisiaj kształtowanych przez rodzinę i szkołę. To wielkie zadanie wychowania i edukacji może być realizowane jedynie w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za każdego młodego Polaka z osobna, ale też w atmosferze zrozumienia procesu kształcenia jako źródła pomyślnej przyszłości Polski. Znamy wszyscy cytat, takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie. Pochodzi ono z aktu założycielskiego Akademii Zamojskiej z 1600 roku, jeszcze jednej uczelni, która dzisiaj przeżywa swoje odrodzenie, podobnie jak cała Lubelszczyzna. Cytat często nadużywany, a jego autorstwo przypisywane wielu osobom, jednak dziś niezwykle na czasie. Podkreśla on odpowiedzialność za losy państwa, wszystkich bez wyjątku mających wpływ na młode umysły. W przededniu rozpoczęcia nauki życzę dzieciom i młodzieży, by w tym roku szkolnym tylko z mądrymi, odpowiedzialnymi i nastawionymi na tworzenie dobra postawami mieli możliwość spotkać się w szkole i w swoim środowisku. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Pan poseł Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Podkarpacie. O, można jeszcze podać numer okręgu. Ostatecznie, panie pośle. Panie marszałku, Wysoki Sejmie. Chciałem powiedzieć faktycznie dwa słowa o Podkarpaciu, bo zbulwersowały mnie dane na temat bezrobocia w Polsce. Okazuje się, że jest w Polsce region z wyjątkowo słusznymi aspiracjami. Region jeden z najmłodszych w Polsce, jeżeli chodzi o młodych ludzi, którzy tam mieszkają. Jest w Polsce region, którego stolica, czyli Rzeszów, w 2040 roku będzie wciąż rosła. Nie będzie depopulacji. Jest w Polsce region, który stanął wobec wielkiej historycznej szansy, która wypływa początkowo z nieszczęścia, którym jest wojna. Ale dzisiaj jest to region, o którym mówi cały świat. I to jest region, który pisowcy, rząd uważa za swój. I przez długich 8 ostatnich lat doprowadzili do tego, że w tym regionie jest bezrobocie wyższe niż średnia w strefie euro. Że są powiaty, w których bezrobocie sięga 20%. To ja się pytam, co się dzieje? To ja się pytam, dlaczego nie jesteście w stanie dać szansy temu regionowi na rozwój? Dlaczego region ludzi o takich aspiracjach nagle okazuje się być regionem z najniższymi zarobkami, najwyższym bezrobociem i najniższym poziomem urbanizacji? Przecież to są ludzie, o których można powiedzieć, że budowali i zbudowali Amerykę, a przynajmniej część Ameryki. To są ludzie, którzy dużo potrafią, którzy potrzebują skorzystać z historycznej szansy. Kieruję to do tych, którzy uważają, że mogą tam przyjechać, powiedzieć cokolwiek i dostać głosy. Chcę wam powiedzieć, ten czas się kończy. Moje oświadczenie brzmi tak. Czas na poważną debatę o rozwoju Podkarpacia. Czas na poważną debatę o tym, jaki charakter ma mieć ten region w przyszłości. Czas na nowe otwarcie. I my go dokonamy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos zabierze teraz pan poseł Przemysław Koperski, Lewica. Dziękuję państwu wszystkim. Panu posłowi. To już drugi raz. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, kończy się to posiedzenie Sejmu, ale Prawo i Sprawiedliwość na koniec tego roku dla dziesiątek tysięcy Polek i Polaków, którzy mają uprawnienia, UDT, Urzędu Dozoru Technicznego, przygotował niemiłą niespodziankę. 1 stycznia 2024 roku wszystkie uprawnienia, które zostały wydane przed 2019 rokiem, przed 1 czerwca 2019 roku, kończą swoją ważność. To są uprawnienia dla osób, które zajmują się konserwacją dźwigów, maszyn drukarskich, operatorzy wózków widłowych, dziesiątki tysięcy, panie marszałku, osób w naszym kraju. Duże firmy mają tego świadomość i wnioski o przedłużenie tych uprawnień pewnie już składają, ale dziesiątki tysięcy małych przedsiębiorców, małych firm po prostu o tym nie wie. Urząd Dozoru Technicznego nie przeprowadził żadnej kampanii informacyjnej w tym zakresie. Prawo i Sprawiedliwość dba o to, żeby były ważne dla nich pytania referendalne, ale nie dba o to, żeby poinformować przedsiębiorców o tym, że ich uprawnienia wygasają. Wczoraj wygasły uprawnienia tysięcy osób, które miały możliwość zakładania instalacji fotowoltaicznych. Ich uprawnienia skończyły się wczoraj. Sytuacja jest naprawdę bardzo krytyczna. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy głos będzie wysłuchany. Ja apeluję za pośrednictwem tych wszystkich osób, dziennikarzy, którzy oglądają dzisiejszą transmisję, żeby zwrócić uwagę, że można złożyć jeszcze takie wnioski do ostatniego dnia września, żeby przynajmniej na 5 lat, w niektórych przypadkach na 10, te uprawnienia, które PiS likwiduje, sobie przedłużyć. I korzystając, że jeszcze mam 10 sekund, panie marszałku, chcę podziękować panu, ponieważ pamiętam, że wielokrotnie prowadzący obrady przerywali mi moje wypowiedzi, a pan nigdy nikomu nie włączył mikrofonu i bardzo serdecznie za to dziękuję. Bardzo dziękuję. Głos teraz zabierze pan poseł Konrad Frysztak. Nie wiem, czy pan wie, panie pośle, że jest pan ostatnim posłem zabierającym głos w tej kadencji. Życzę panu jednocześnie, żeby był pan pierwszym zabierającym w kadencji 10. Musiałbym zostać marszałkiem seniorem prawdopodobnie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowni państwo, spoczywa na mnie wielka odpowiedzialność jako tego, który na którym jako ostatni zabiera głos w 9. kadencji Sejmu. Tym bardziej temat, który chciałbym poruszyć, jest ważny dla mieszkańców mojego rodzinnego miasta Radomia. Szanowni państwo, od 27 lipca radomianie czekają na odpowiedź pani minister Moskwy i pana wiceministra Jacka Ozdoby, co z pieniędzmi na likwidację nielegalnego składowiska odpadów. Składowiska odpadów, które powstało pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, bo trzeba pamiętać, że to składowisko powstało w Radomiu nielegalnie w ostatnich kilkunastu miesiącach. Szanowni państwo, mieszkańcy miasta Radomia, nie zostawię tej sprawy i obiecuję, że będę walczył o pieniądze na to, by można było zlikwidować nielegalne składowisko odpadów w Radomiu na ulicy Ofiar Firleja, bo Radom jest najważniejszy. I ponieważ, panie marszałku, to koniec tej kadencji, chciałbym panu, tak jak wszyscy moi pozostali przedmówcy, podziękować. Naprawdę był pan marszałkiem, który dbał o to, by każdy, kto przemawia na tej sali, miał czas dla siebie. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję także panu posłowi. Niech Radom się rozwija. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Wygląda na to, szanowni państwo, że na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie.